Wydawnictwo MG przedstawia Iwona Mencel Nie chodź ciemną doliną Czyta Marta Markowicz Chociażbym chodził ciemną doliną Zła się nie ulęknę, bo ty jesteś ze mną Psalm 23, wers 4 Ewie i Igorowi Wszystkie postacie są wytworem wyobraźni autorki Podobieństwo do osób i wydarzeń jest przypadkowe. Życie Agnieszki ułożyłoby się pewnie inaczej, gdyby ogród Madame Grinicz nie sąsiadował z ogrodem babki. Wyjątkowo szczęśliwy przypadek. Agunia nie będzie musiała nawet przechodzić przez ulicę, oświadczyła babka. Nauczy się francuskiego i gry na fortepianie, co z całą pewnością przyda się jej w życiu. Nawet komuniści nie byli w stanie zabronić muzyki, a Paryż jest stolicą cywilizowanego świata. Pozostanie nią nadal, kiedy już wszyscy dawno zapomną o towarzyszu Wiesławie. Agnieszka wcale nie była taka pewna, czy ma uważać ten przypadek za szczęśliwy. W głębi duszy podejrzewała, że staruszka z sąsiedniej willi jest czarownicą. Kiedy dręczyły ją nocne koszmary, baba Jaga wychylająca się z szafy do złudzenia przypominała madame Grinicz. Przynajmniej przez krótki moment, zanim rozsypała się w proch, z którego wystawała wyszczerzona w młodzieńczym uśmiechu szczęka. Bzdura, powiedziała surowo babka, żadnych czarownic nie ma. Madame Greeniecz jest przemiłą starszą panią, od której możesz się wiele nauczyć. Są, zapewniła Agnieszka Majka, która należała do najlepiej poinformowanych osób w miasteczku, bo jej matka była sprzedawczynią w samopomocy chłopskiej. Sama widziałam jedną wczoraj w lesie. Miała garb, brodawkę na nosie i niosła na plecach worek z kośćmi. Jak myślisz, dlaczego madame Grinicz nie ma ani dzieci, ani wnuków? Bo wszystkie je zjadła! Madame rzeczywiście mieszkała sama w wielkim, starym domu, którego jej wszyscy w falenicy zazdrościli. Willa Tamara miała półokrągły ganek z kolumienkami. I wieżyczkę z belwederem, gdzie nocą często paliło się światło. Majka twierdziła, że madam więzi w niej sierotkę bidulkę i zmusza ją do tkania ze słomy złotego szala, który z pierwszym pianiem koguta zamienia się w popiół. Niewykluczone, że Agnieszka będzie musiała ją zastąpić, bo właśnie przez ten popiół sierotka nabawiła się suchot i długo nie pociągnie. A tak w ogóle to po co ci ten cały francuski? Qu'est-ce -qu que c'est? par parle sucho w gardle. A sama widzisz, ja też mówię po francusku, a do madam nie chodziłam. Na twoim miejscu dobrze bym się zastanowiła. Nic więc dziwnego, że kiedy babka, ściskając mocno jej dokładnie wyszorowaną rękę, po raz pierwszy zaprowadziła ją do willi Tamara, na widok stojącej w progu kruchej staruszki Agnieszka zaniosła się straszliwym rykiem. — Nie zostawiaj mnie tutaj, zobaczysz, umrę na suchoty! — wrzeszczała, obejmując kurczowo kolano babki. — Nie chcę tkać słomy, ja już umiem po francusku. Qu'est-ce qu Koń trawę je, wule, wu, krowa robi mu. Bardzo panią przepraszam, madame Grinicz, nie mam pojęcia, co się z tym dzieckiem stało — powiedziała głęboko zażenowana babka, usiłując strząsnąć uczepioną jej nogi Agnieszkę. — Mówi od rzeczy, to pewnie z upału. — Ależ wcale nie musisz zostawać, jeżeli nie masz na to ochoty, ma petit — zaszeleściła staruszka. — Będę jednak ogromnie z tego powodu zawiedziona, bo specjalnie dla ciebie upiekłam pyszne tartaletki z malinami. Agnieszka nie miała pojęcia, co to są tartaletki, ale podejrzewała, że po ugryzieniu tego czegoś Zapada się w stuletni sen. Wybawić z niego może zaś tylko pocałunek księcia. A jeżeli czegoś Agnieszka naprawdę nie znosiła, to pocałunków. Kiedy ciotki mówiły Chodź tu do nas skarbie na pieszczotki, jeżyły jej się włosy na karku. Babciu, czy ty nie widzisz, że to czarownica? Jęknęła z rozpaczą, nie odrywając policzka od kolana babki. Wydaje mi się, że jesteś źle poinformowana. Rzuciła niedbale, madame Grinicz. Czarownicę poznaje się po czarnym kocie, a ja nie mam kota, tylko papugę. Nie jestem więc czarownicą, tylko dobrą wróżką. Bardzo możliwe, że gdyby nie ta papuga, Agnieszka uciekłaby do domu i nic by nie wyszło z jej nauki francuskiego. Ale ptak zupełnie ją zafascynował. Był nie tylko bajecznie kolorowy, ale też miał doskonałe maniery. Przy podwieczorku balansował elegancko na jednej nodze na poręczy krzesła, ściskając w pazurach drugiej kawałek ciastka. Unosił go najpierw do prawego, potem do lewego oka, przyglądał mu się bacznie z każdej strony, przykrzywiał pięknie upierzoną głowę i uprzejmie proponował Agnieszce — Une tarte, une tarte, délicieux, délicieux, mademoiselle. Postanowiła wkuwać francuskie słówka dzień i noc, żeby móc zrozumieć, co do niej mówi. Madame Grinich nazywała go z szacunkiem monsieur Papotin i twierdziła, że pierwszych dwadzieścia lat swojego życia spędził u pewnej hrabiny, co uczyniło go niestety snobem. Na widok gosposi pani Wisi, monsieur Papotin zastygał w pół słowa i syczał padywolly domestik, le domestik. W obecności listonosza, hydraulika albo węglarza tylko milczał wzgardliwie. Oboje, monsieur Papoton i madame, przebywali duchem głównie w Sankt Petersburgu z czasów ich młodości. Czasów, kiedy to pędziło się trojką po zaśnieżonych lasach, tańczyło do upadłego na balach i kiedy żył jeszcze mąż madame, Aleksiej Fiodorowicz-Grinicz, smukły carski oficer, który zarzucał na jej ramiona sobole i obiecywał przyszłość podobną do bajki. Ten świat utonął w morzu krwi, o czym madame wolała nie pamiętać. W willi nie było dlatego ani jednego lustra, które mogłoby jej przypominać o upływie czasu. Wciąż miała dziewiętnaście lat i czekała, aż Alexiej zabierze ją na bal. – Dlatego nie wyjechałam do Francji, moja droga – wyjaśniła kiedyś Agnieszce. – Nigdy nie wiadomo, kiedy Alexiej wróci. Ty natomiast… Koniecznie musisz zobaczyć Paryż. Opowiesz mi, czy bukiniści nadal sprzedają książki nad Sekwaną i czy można jeździć konno po lasku bulońskim. Pójdź też proszę tam, gdzie mieszkałam jako mała dziewczynka. Bulwar Malzerb numer 17, na pierwszym piętrze. Konsjerszka na pewno mnie jeszcze pamięta. Bardzo wątpię, żeby ją ktoś pamiętał, powiedziała posępnie Agnieszka do babki. Jest strasznie stara. Starsza nawet od ciebie. Ma ze sto lat, a może i więcej. Nie wierzę, żeby kiedykolwiek była małą dziewczynką. Skóra na dłoniach madame przypominała suche skrzydła nieżywej ważki. I Agnieszka, ujmując jej ręce, obawiała się początkowo, że rozsypią się pod dotknięciem jej palców. Nie rozsypywały się jednak. Wprost przeciwnie. Okazało się, że są zwinne jak wiewiórki. Pokrywały strony zeszytu, który madame nazywała kajetem, rysunkami przedstawiającymi to, o czym właśnie mówiła: pokrytą puszkiem pesz, rumian pom, lśniącą seriz. Z czasem ilustrowała całe historie. Przez długi czas Agnieszka była przekonana, że wszystkie wydarzyły się madam albo członkom jej rodziny i była zdumiona, odnajdując je później w powieściach Dumo i Werna. Ona wcale nie jest czarownicą. Zwierzyła się majce wiszącej niedbale na trzepaku głową w dół. Była to umiejętność, której Agnieszka boleśnie jej zazdrościła, podobnie jak celnego plucia na odległość i podnoszenia bez wzmrużenia powiek pająków za nogę. Jej ojciec był hrabią, i spędził niewinnie dwadzieścia lat w więzieniu, ale potem uciekł, znalazł skarb i udał się w podróż dookoła świata. Po osiemdziesięciu dniach wrócił z powrotem. Też mi coś. Odparła obojętnie Majka. Mój tata też siedział w pierdlu, a z podróży dookoła świata do tej pory nie wrócił. Obeszło się bez kucia słówek. Po prostu któregoś dnia okazało się, że Agnieszka mówi po francusku równie płynnie jak po polsku. Wie więcej o zamkach nad Loarą niż o Wawelu. Zna nazwy dwudziestu gatunków sera i bezbłędnie odróżnia tart od gâteau. Kiedy po raz pierwszy w życiu wysiadła z pociągu na Gare mogła wszędzie trafić z zamkniętymi oczami. Wszystko w Paryżu wydawało się jej znajome. Ten kraj był jej krajem. Należała do niego. Być może nawet bardziej niż jego prawowici mieszkańcy. Bo wiedziała o nim więcej. Znała lepiej jego literaturę i potrafiła z pamięci narysować plan Wersalu. Podobnie oczywiste wydało jej się to że należy do Gerarda. Spotkała go idąc pieszo szosą do Saint Malo. Podrzucił ją samochodem do miasta i zaprosił na kolację. W oddzielonym pluszową kotarą Separé nie wiedziała do tej pory, że coś takiego istnieje naprawdę. Pokazał jej, jak się je maki, a potem na nadmorskich skałkach kazał jej słuchać, jak szeleszczą małe krabiki, kiedy morze się cofa. W tym czasie jego ręce błądziły po jej piersiach, i czuła jego gorący oddech na swojej szyi, kiedy zaklinał ją, niczym troskliwy stary ojciec, żeby już nigdy, przenigdy, nie wsiadała do samochodów obcych mężczyzn. Jaka jest ta Polska? Zapytał, zlizując sól z jej ramienia. Co widzisz, kiedy myślisz o domu? Mm, co widziała? Wiklinowe fotele na werandzie domu babki. Haftowany krzyżykami obrus. Na ogrodowym stole, psa, który na sztywnych łapach wchodzi po schodkach ganku, pusty hamak między sosnami, płonące kląby szałwi, roztrzepane wiewiórki i kąpiące się z wrzaskiem w piasku wróble. Słyszała sygnał osobowego do Warszawy, senne buczenie trzmieli nad koniczyną i dolatujące z willi Tamara dźwięki fortepianu. Ale domem było też mieszkanie rodziców na Pradze. Pamiętała ściany kamienicy, pokryte liszajami dziur po pociskach, śmierdzącą moczem klatkę schodową, pijaka śpiącego z policzkiem opartym o pierwszy stopień i narożny sklepik z piramidą zakurzonych pudełek na wystawie. Ziemia wokół ulicznych drzew była tam ubita jak klepisko, pokryta gęsto psimi kubkami i niedopałkami papierosów. Po deszczu z pomiędzy rozchwianych płyt chodnika tryskały fontanny błota, ochlapując kobiety o smutnych oczach dźwigające wypchane siatki to też była polska jest inaczej powiedziała płaski rozległy kraj bardzo dużo nieba więcej niż tutaj często pada i jest zimno zimą nie pozostaje na trawnikach ani jedno zielone źdźbło chyba jest tam w sumie bardziej szaro Najbardziej zachwyciło Agnieszkę we Francji bogactwo barw. Wszystko tu było takie przepysznie kolorowe. Wesołe nawet stacje benzynowe obwieszone chorągiewkami i wiatraczkami. Podobały jej się reklamy w metrze, stragany z owocami, witryny cukierni, kioski z gazetami, baterie butelek w bistrach, opakowania jogurtów, okładki książek i papier toaletowy w pastelowych odcieniach. A ileż tu było wspaniałych katedr, Zamków, maszkaronów na dachach i romańskich portali. Za każdym pagórkiem czekało kolejne malownicze miasteczko z lilipucimi zaułkami i strzelistą dzwonnicą, wokół której krążyły kawki. W jakiś sposób zazdrościła Gerardowi tego pięknego kraju. Gdyby była naprawdę uczciwa, musiałaby przyznać, że między innymi dlatego się w nim zakochała. Ale nie tylko dlatego. Był taki przystojny. Miał oczy jak wilgotne kasztany, długie jak u dziewczyny rzęsy i gęste, szorstkie włosy przypominające w dotyku sierść dzikiego zwierzątka. Wszystko w nim wydało się Agnieszce ogromnie pociągające. Szczupła trójkątna twarz, muskularne ramiona i wąskie biodra. A kiedy w saumalost zdjął buty i podwinął nogawki spodni, żeby brodzić po wodzie, stwierdziła z zachwytem, że ma także zgrabne łydki. Pozbawione nawet jednego włoska. Była szczęśliwa, że tak piękny chłopak zwrócił na nią uwagę. Bo do tej pory budziła zainteresowanie wyłącznie rachitycznych studentów w okularach i opiekuńczych starszych panów. Odpieranie ich awansów nie było trudne. Nie miały one nic wspólnego z opisywanymi przez poetów wzlotami. Jej własne odczucia, kiedy męska dłoń mozoliła się przy haftkach biustonosza, Albo próbowała wśliznąć się pod gumkę majtek, z całą pewnością nie były godne ani jednej linijki wiersza. Powoli zaczynała się martwić, że ma jakiś organiczny defekt, który czyni z niej kobietę oziębłą. Babka twierdziła, że porządna dziewczyna powinna się szanować i nie puszczać z byle kim. Jak na razie Agnieszce to nie groziło. Zaczynała śmiertelnie się nudzić, zanim znajomość osiągała stopień zażyłości, który wymagałby rozważenia zakupu. Wystrzałowych majtek. Dlatego do tej pory posiadała wyłącznie zwykłe bawełniane, w infantylne różyczki, od których po drugim praniu odrywała się gumka. Dopiero w Paryżu zobaczyła prawdziwe dzieła sztuki, składające się z dwóch pasków koronki, albo trzech ażurowych kwiatuszków. Były bajońsko drogie i wciąż nie mogła zdecydować się na zakup. Teraz może będzie warto. Taktyka matki była zupełnie inna. Wiesz przecież, mój skarbie, że jestem twoją najlepszą przyjaciółką. Jesteś dorosła, rób co chcesz, pamiętaj tylko, że mam do ciebie całkowite zaufanie. Na szesnaste urodziny Agnieszki podarowała jej receptę na pigułki antykoncepcyjne. Z komentarzem, ale nie rób z niej użytku zbyt pochopnie, kochanie. Potem sama zawiozła ją i aktualnego chłopaka w Bieszczady pod namiot. Jej zaufanie ciążyło Agnieszce jak kamień młyński u szyi. W wyniku czego leżała w ramionach rozpalonego do białości faceta, sztywna jak kołek. Biedak pracował ciężko jak przy nad jej ciałem, nie tracąc nadziei, że jeżeli przyciśnie tu a poliże tam, to coś w końcu zacznie się dziać. Ale nie działo się nic. Agnieszka wciąż rozmyślała ponuro nad zaufaniem, którym darzyła ją matka. Jej najlepsza kumpelka. Ale czy bycie najlepszą kumpelką musi automatycznie oznaczać, że ma się prawo do cudzych zwierzeń? Matka była lekarką, i jej zainteresowanie poniekąd miało charakter profesjonalny. Agnieszka mogła sobie wyobrazić, że będzie jej zadawała fachowe pytania dotyczące na przykład długości gry wstępnej, intensywności orgazmu i wymiarów członka w stanie erekcji. No, czysty koszmar! W tym okresie szczytem marzeń wydawała się jej rodzicielka pełna zahamowań, podejrzliwa jak hart, przeszukująca torebki i obwąchująca jej bieliznę. Bóg kocha twoją czystość, dziecko, szemrał z zakratek konfesjonału głos spowiednika. To najpiękniejszy dar, jaki możesz mu złożyć. Czy zgrzeszyłaś myślą, mową albo uczynkiem, z mężczyzną albo sama ze sobą? — Niby jak? Sama ze sobą, proszę księdza? Zapytała oszołomiona Agnieszka, a osoba duchowna biegle udzieliła jej niezbędnych wskazówek. Myślę, że właśnie tracę wiarę. Zastrzegła się szybko, czując, że uszy jej płoną i łapie ustami powietrze, jak ryba. A to zmów pięć razy. Litanie do serca Jezusowego, poradził spowiednik. I wiara ci wróci. Czystość? najważniejsza. W obliczu tak sprzecznych instrukcji Agnieszka stała się mistrzynią w nietraceniu głowy, zachowywaniu zimnej krwi w podbramkowych sytuacjach i prowadzeniu gry daleko, ale nie do końca. Coraz bardziej nabierała przekonania, że znajduje się na najlepszej drodze do nabawienia się solidnej nerwicy na tle seksualnym. I bała się. Że resztę życia spędzi w poczekalni psychoterapeuty. Aż poznała żerarda. Po raz pierwszy miała do czynienia z kimś, kto nie był ani studentem, ani absolwentem jakiejś uczelni. Absurdalność polskiej odmiany realnego socjalizmu polegała między innymi na tym, że przepaść między córką lekarza i fryzjerem była nie do przebycia. Dopiero we Francji. Agnieszka zobaczyła ze zdumieniem, że można się przyjaźnić z piekarzem czy barmanem. Szczególnie jeżeli piekarnia i bar dobrze prosperują. W Polsce było to zupełnie nie do pomyślenia. Kiedy Agnieszka zaprosiła na lody kierowcę sanitarki, który przyjeżdżał co rano po matkę, zrobił się z tego niezły skandal. Okazało się, że jedyne co wolno jej robić z kierowcami, to dawać im na imieniny jakiś neutralny prezent, na przykład skarpetki. Pewnie dlatego fascynowali ją mężczyźni machający kosą albo spawający szyny tramwajowe. Wydawali jej się szalenie egzotyczni. Gérard był mechanikiem. Jeździł po całej Francji i montował jakieś tam dźwigi, windy, taśmy produkcyjne, co. W każdym razie coś, co pod jego dłońmi zaczynało ruszać się i żyć własnym życiem. Zdaniem zakochanej po uszy Agnieszki wykonywał piękny, odpowiedzialny zawód. I był kimś w rodzaju chirurga albo dyrygenta. Ani przez chwilę nie przyszło jej do głowy, że mogłaby między nimi istnieć jakakolwiek dysproporcja. Wprost przeciwnie. Była przekonana o jego wyższości, bo nieustannie czegoś się od niego uczyła: na przykład, jak jeść ślimaki i gotować karczochy. Pokazał jej też witraże w Chartres, nenufary w ogrodzie Moneta w Giverny klasztor Mont Saint-Michel i małe przydrożne hoteliki, których wytapetowane tkaninami w kwiatki pokoje wyglądały jak wnętrze saszetki na pończochy Madame Greenidge. Wiedzą o życiu też bił ją na głowę. Już od lat pracował. W drodze od klienta do klienta przemierzał niestrudzenie kraj. Podczas gdy ona do tej pory widziała tylko swój pokój dziecinny z kolekcją pluszowych zwierzaków, Resztę świata znała wyłącznie z opowiadań Madame Grinicz. W dodatku nie były to informacje pierwszej świeżości. Wsiadła więc w Saint malo do samochodu Gerarda, żeby jej ktoś w końcu ten świat pokazał. A Gerard, chochlik miłości, z niczym się nie śpieszył. W Saint malo polizał jej ramię, w Auvergne pocałował szyję, a w Luberon uwolnił z biustonosza jej piersi. W drodze do Prowansji jego prawa ręka coraz częściej opuszczała kierownicę, żeby pieścić jej kolano i wewnętrzną stronę ud. Całował ją, kiedy zatrzymywali się na pikniki wśród skał, gdzie rozpalone powietrze pachniało tymiankiem i rozmarynem. W cieniu oliwek, w których koronach koncertowały do upadłego cykady, rozłamywał bagietkę, kładł na nią grube plastry sera i cebuli posypywał roztartym w palcach dzikim czosnkiem i rozlewał do kubków ciężkie czerwone wino. Mam nadzieję, że ta podróż nigdy się nie skończy, myślała Agnieszka leżąc na wyznak na sprężystych kępach lawendy. Chciałabym z nim tak jeździć i jeździć, od jednego ślicznego miasteczka do drugiego, coraz dalej i dalej, przyglądać się przez resztę życia, jak łapki pini odcinają się od granatowego nieba. Impresjoniści mieli rację, tu wszystko jest intensywniejsze. Kolory, smaki, zapachy i pocałunki. Przede wszystkim pocałunki. Chciałabym, żeby żerar mnie całował. Wszędzie, po całym ciele. Żebyśmy się kochali w jednym z tych grąli, zasłanych szczelnie, jak becik niemowlęcia, z wałkiem pod głowę zamiast poduszek i z dołkiem po środku materaca, w który się nieuchronnie wpada ale na to musiała jeszcze poczekać i przemierzyć cały masyw centralny, Normandię i Burgundię. Aż dotarli tam, gdzie nie było już słychać cykat, tylko krzyk mew i huk rozbijających się o skały fal. Finister. Domu dziadków Gerarda prawie nie było widać z zagęstych krzaków hortensji, największych, jakie Agnieszka kiedykolwiek widziała. Całe Finister wyglądało, jakby stworzono je dla olbrzymów, i nawet niewinne roślinki doniczkowe osiągały tu kolosalne rozmiary, eksplodując kaskadami kwiatów. Jakie śliczne! zawołała. Cała duma my mówi, że tak ładnie kwitną, bo podsypuje je aunem ale my dobrze wiemy, że odprawia nad nimi jakieś gusła. Tu, wargoat, wszystko było zaczarowane. Cały dzień jechali przez mroczne torfowiska porośnięte Janowcem. I obsadzone rozszalałym ostrokrzewem pola. Od czasu do czasu mijali wioski i zamki o basztach smukłych jak piszczałki organów, ale na ogół przebijali się przez bukowe i dębowe lasy, gdzie do dna głębokich jarów nigdy nie docierało słońce. Wśród porośniętych wilgotnym mchem głazów w zawrotnym tempie torowały sobie drogę strumyki. Las Broseliandu, wyjaśnił żerar to Gdzieś tutaj Vivian zwabiła podziemie zakochanego w niej po uszy Merlina i zesłała na niego wieczny sen. Jej zamek jest pod jeziorem Kąper. Rycerze okrągłego stołu szukali tu świętego Grala, kielicha, do którego Józef z Arymatei zebrał krew z boku Chrystusa. Agnieszka przesunęła dłonią po jego czuprynie, sprawdzając, czy nie ukrywają się pod nią spiczaste uszy elfa. Powinien nie mieć. Był taki niewiarygodny, leśny chochlik z kraju Corigon i Morgan, koboldów i nimf. Nie mógł urodzić się gdzie indziej. Jedziemy do Meme, do Bretanii. zdecydował poprzedniego dnia. Chcę pokazać rodzinie moją fiancę. Fiancée? Agnieszce, ze wzruszenia pojawiły się łzy w oczach. Dzięki ci, dobry Boże, że zesłałeś mi Gerarda. Elfa Zargoat, który mnie kocha. I ma w stosunku do mnie poważne zamiary. Oby kochał mnie zawsze tak, jak ja go kocham. Na wieki wieków. Amen. Mimo rozlicznych kościołów, kapliczek i kalwarii, ten kraj był cudownie pogański. Szczególnie kalwarie wydały się Agnieszce jedynie inną formą dolmenów i menhirów. Dziwnie rozgałęzione krzyże. Kamienne figury pozbawione przez wiatr i deszcz twarzy czarne i pokryte dziobami, jak po ospie, robiły posępne wrażenie. Wyglądały jak niesamowita armia, strzegąca wejścia w zaświaty. Odnosiła wrażenie, że służą do oddawania hołdu tajemniczym mocom, których obecność czuło się tu na każdym kroku. Wcale by jej nie zdziwiło, gdyby się okazało, że do dziś są obiektami niepokojących kultów i miejscami spotkań potępionych dusz. Ostatni odcinek drogi prowadził przez głęboki jar, którego zbocza pokrywały splątane zarośla jarzębiny, przetykane kępami żółtego janowca i zrudziałych paproci. Już dawno minęli ostatnią wioskę, opustoszałą o tej porze dnia, gdzie przy stoliku przed jedyną braserii siedzieli dwaj mężczyźni w czapkach z daszkiem nad dużymi filiżankami cydru i obserwowali w skupieniu graczy w bóle. Stan gry był właśnie przez zgromadzonych dyskutowany z dużą powagą i bez wyjmowania z kącików ust papierosów, nonszalanko przyklejonych do dolnych warg. To właśnie podobało się Agnieszce we Francji. Takie sprawy jak bóle i aperitif ludzie traktowali tu całkiem serio, nikt nie uważał tego za stratę czasu. Mężczyźni przysłonili oczy dłońmi i z zainteresowaniem odprowadzili wzrokiem Volkswagena Gerarda. Francuzi wymawiali tę nazwę. Folkwagię, przez co Agnieszce przez długi czas w ogóle nie przyszło do głowy, że mowa jest o garbusie. Tak też i pozostali jej w pamięci. Krzepcy wieśniacy, stojący na wybrukowanym szarymi kamieniami placyku, obok polichromowanego świątka na krzyżu i oplecionej kwitnącym pnączem studni z bloczkiem do wyciągania wiadra. Obym tylko niczego nie zapomniała, pomyślała z niepokojem. Ani tego dużego psa, śpiącego w granitowym korycie z czerwonymi pelargoniami. Ani stukotu kul do buli i żaru lejącego się z nieba. A także napisu Judefruit, Joker, na parasolu. Tiary na głowie świątka, starczych rąk na oszronionych filiżankach. Wszystko jest ważne. Wszystko muszę zapamiętać, żeby starczyło mi na długo, na całą zimę w Polsce. Bo to właśnie jest miłość. Bo właśnie teraz... Jestem bardzo zakochana i bardzo szczęśliwa. Bo jeśli nie teraz, to kiedy? Ale miasteczko już zniknęło za zakrętem. Droga zagłębiła się znowu w jar i za oknami samochodu przesuwały się tylko kępy niebieskiego ostu, biedrzeńca i jeżyn. Tylko od czasu do czasu mignął kamienny krzyż pokryty liszajem złotawego mchu. Jeszcze zanim Gerard zaczął jak szalony naciskać klakson, Agnieszka już wiedziała, że są na miejscu. Wciśnięty w gąszcz kwitnących hortensji, lawendy i dzikiego rozmarynu dom, który się przed nimi wyłonił, mógł być tylko siedzibą elfów i żerardów. Rozłożysty, wrośnięty w ziemię, jakby zapuścił w nią korzenie, żeby nie uniosły go zimowe wichry. Zbudowany był z nieociosanych kamieni i pokryty omszałym łupkiem. Miał wesołe niebieskie okiennice. Koronkowe, sztywno wykrochmalone firanki w oknach i opleciony był rozpiętą pod okapem winorośną. Niebieski był też płot warzywnika, w którym zamiast główek sałaty rosły różowe na brzegach karczochy. A na długich żerdziach suszyły się pęczki czosnku. Agnieszka uznała, że dom jest zachwycający. Wcale nie zauważyła, że dach się zapadał, połowy łupka brakowało. A wszystko było biedniutkie, rozchwiane, zmurszałe, albo stoczone przez robaki. Gdyby zauważyła, też by nie zmieniła zdania. Tu, w finister, nie bez powodu nazywanego końcem świata, tak właśnie musiało być. Przed domem siedziały na ławeczce dwie pogrążone w rozmowie kobiety i łuskały groch. Przetykane siwymi pasmami ciemne włosy starszej zwinięte były w ciasny kok. Długie włosy młodszej przytrzymywała zwykła recepturka. Miały ten sam prawie granatowy połysk co czupryna Gerarda. Nie trudno było zgadnąć, że jedna z kobiet jest jego matką, a druga babką. Wszyscy troje mieli te same wyraziste nosy i prawie zrośnięte brwi. Na widok samochodu kobiety odstawiły miski z grochem i zerwały się z ławki, wycierając ręce o biodra. Z domu wypadła z wrzaskiem gromadka dziewczynek, które rzuciły się na Gerarda jak zwinne wiewiórki, wieszając się u jego rąk i nóg. Najmłodsza usiadła okrakiem na bucie, oplatając ramionami jego kostkę. — Moje małe siostrzyczki — przedstawił je Gerard. — Marie-Claude, Marie-Jeanne, Marie-Paulette, Marie-Nicolette i Marie-Pierre. Wszystkie miały być chłopcami. Jak się urodziłem, papa tak się rozochocił, że postanowił skompletować własną drużynę piłki nożnej. Następny miał być Jean, a potem Claude, Paul, Nicolas i Pierre. Jak na razie jestem jednak jedynym chłopakiem w rodzinie. I coś mi się wydaje, że tak też zostanie. A te Marii na początku to po prababci ze strony papy. Kto ci powiedział główniarzu, że zaprzestałem dalszych wysiłków? zachuczał potężny mężczyzna w pasiastym podkoszulku opinającym okrągły brzuch. Pracujemy nad tym z matką dzień i noc. Agnieszka rzuciła spłoszone spojrzenie na najmłodsze dziecko, które tuliło się tkliwie do kostki Gerarda, i wyobraziła sobie jego ojca w łóżku z kobietą z kucykiem. Poczuła się okropnie zażenowana. Jej rodzice robili wrażenie bezpłciowych. Była przekonana, że ich aktywność seksualna skończyła się w chwili jej przyjścia na świat. Nigdy nie zauważyła, żeby wymieniali między sobą porozumiewawcze spojrzenia, albo szukali dotyku swoich rąk. Matka chyba w skrytości ducha nie uważała ojca za mężczyznę. W jej oczach był bezcielesny. I chyba sam się taki czuł, bo jego człapanie było pełne rezygnacji, a sylwetka zgarbiona jak smętny znak zapytania. Kiedyś Agnieszka została matkę stojącą na środku pokoju z założonymi na piersiach rękami. Mierzyła wzrokiem wiszącą na oparciu krzesła marynarkę. Jakby była czymś paskudnym wypatroszonym zającem, świeżo zdartą z kota skórką albo świńskim jelitem. Na widok Agnieszki natychmiast się serdecznie uśmiechnęła, ale parę dni później powiedziała nagle. Zanim człowiek na dobre zwiąże się z partnerem, powinien zastanowić się, jakie uczucia budzi w nim jego odzież. Co chcesz przez to powiedzieć? Zapytała Agnieszka napastliwie. Że na widok marynarki ojca robi ci się niedobrze? No w moim wieku i po tylu latach małżeństwa. Myślę już tylko o pralni chemicznej. Agnieszka jej nie uwierzyła. Rodzice nie kochali się, to było oczywiste. Jeżeli nawet kiedykolwiek łączyła ich prawdziwa namiętność, to jej resztki musiały dawno wyparować. Nie mogła sobie wyobrazić matki szepczącej do ucha ojca to, co ona szeptała Gerardowi. Czekałam na ciebie przez całe życie. Szukałam cię wszędzie w kolorach, zapachach, krajobrazach. I melodiach. Matka odnosiła w pracy sukcesy. Była ordynatorem szpitala. Jej prywatny gabinet również dobrze prosperował, świetnie zarabiała, ale kąciki jej ust wygięły się któregoś dnia w wyrazie rozgoryczenia. I tak już pozostały. Ojciec uczył historii w niższych klasach licealnych. Nie lubił przyjęć, teatr go nudził, ociągał się przy wyjazdach na urlop. Najchętniej zaszywał się w kącie z zawsze tymi samymi książkami. Gdy słońce było bogiem bogowie groby i uczeni pokażcie mi testament Adama przecież znasz je na pamięć mówiła ze złością matka, a on tylko wciskał się bez słowa głębiej w fotel jak ślimak w skorupę Często stawał przy oknie, bębnił w zamyśleniu palcami o parapet ze wzrokiem utkwionym w przemykających ulicą ludzi i zmarznięte ptaki na mokrych gałęziach drzew Agnieszka wyglądała przez jego ramię na ulicę i nie mogła pojąć. Co on tam widzi? Dopiero wiele lat później zrozumiała, jak bardzo czuł się samotny. Ale już było za późno. Już nie mogła przytulić się do niego i zapytać, czego wypatruje. Rodzina Gerarda pewnie nawet nie znała słowa samotność. Wszyscy kłębili się jak stado królików, wrzeszcząc, całując się, poklepując po plecach, poszczypując policzki i pośladki. Hałaśliwe powitania nie miały końca. Ale w końcu Gerardowi udało się ich przekrzyczeć. Popchnął przed siebie Agnieszkę i zawołał: Uspokójcie się chociaż na chwilę. Popatrzcie, kogo wam przywiozłem. To jest ta Nies, moja fiance. Fiance? Fiance? Naprawdę powiedział fiance? Rozległy się dookoła podniecone szepty. Gerard się zaręczył? Coś ty niemożliwe, ale kiedy ci mówię, ta z warkoczem to jego żona. Nie żona, ty idiotko! Jakby się ożenił, to by nie miał narzeczonej! To jego fiance, fiance Gerarda! A to piękna niespodzianka! Ojciec wysunął się na czoło i jego wąsy połaskotały policzek Agnieszki. Witaj w naszej rodzinie, Agnieszki. Muszę przyznać, że mój syn wykazał dobry gust. Mm, sam nie wybrałbym lepiej. Marijan, skoczno do piwnicy po cydr, trzeba to uczcić. Teraz Agnieszka stała się obiektem ogólnego zainteresowania. Dziewczynki zawisły jak małpki u jej ramion, obracano ją, oglądano, całowano i cmokano, a w końcu wepchnięto do domu i w kuchni natychmiast rozległo się odświętne trzaskanie patelniami i odgłosy krzątaniny. Po chwili rozszedł się zapach klarowanego masła, co niezawodnie oznaczało, że szykowane są galet. Ojciec Gerarda wniósł tacę z oszronionymi kieliszkami ze sznapsem z jabłek i pokrojoną w plasterki kiełbasą. Andouille, zakomunikował z dumą. Kiełbaska z prawdziwych flaczków wieprzowych. Bon mamon sama ją robi. Trzy miesiące wędzona w kominie, trzy godziny gotowana. Tajemnica polega na dodaniu przy gotowaniu odrobiny siana. Wiesz o tym? W Polsce też robi się dobre domowe kiełbasy, ale flaczki jadamy na gorąco, z papryką i majerankiem. W Polsce? Jesteś z Polski, a nie z... Zanim zdążyła odpowiedzieć, otworzyły się drzwi i w progu stanęła stara kobieta w czerni. Bon mamon, prababcia honorin szepnął Gerard do ucha Agnieszki. Na wiosnę skończyła osiemdziesiąt lat, ale to ona tu rządzi. Twarda jak skała. Ludzie we wiosce uważają, że potrafi rzucić urok. Nawet Niemcy za okupacji schodzili jej z drogi. Przez całą wojnę ukrywała w piwnicy żyda. Ale żandarmi nie kwapili się na to od ludzie. Była wtedy zupełnie sama. Pradziadek i wuj Leon, brat babki, byli w Anglii, we francuskich wolnych siłach zbrojnych. Przeprawili się łodzią w 1940 jak tylko de Gaulle wezwał do oporu. Obaj potem zginęli w 1944 podczas inwazji aliantów. Staruszka miała na sobie suto pofałdowaną spódnicę i skrzyżowaną na piersiach chustę, a na głowie Biały, koronkowy czepek, wysoki jak biskupia mitra, którego wykrochmalone wstęgi upięte były kunsztownie za prawym uchem. Ręce zaciskała na dużym modlitewniku ze złoconymi brzegami. Mimo wieku trzymała się prosto, a jej żywe, mądre oczy wędrowały ze spokojnym rozbawieniem po zebranych, kiedy odłożyła modlitewnik i zaczęła rozplątywać wstęgi czepka. GERAR objął Agnieszkę i poprowadził do prababki. Ucałował pomarszczone policzki i powiedział: Moja Fiance, bo mamą, spodoba ci się. Dziewczyna z dobrego domu, tak jak zawsze chciałaś. Oczy staruszki spoczęły z uwagą na Agnieszce. Lustracja musiała wypaść pomyślnie, bo wyciągnęła do niej obciągniętą suchą jak pergamin skórą rękę. Uśmiechnęła się i powiedziała: To pięknie. Pościelę wam w dużej sypialni. Był to oczywiście wielki zaszczyt. Dużą sypialnią nazywano pomieszczenie z wielkim małżeńskim łożem pośrodku, na którym rodziły się, kochały i umierały całe pokolenia leklerków. Po śmierci męża, prababka Onorin nie chciała w nim pozostać. Przeprowadziła się do urządzonego surowo jak cela klasztorna pokoiku na mansardzie, gdzie stało tylko wąskie łóżko i zbita z desek komoda. Poza miską. Dzbankiem z wodą, kropielniczką, krucyfiksem i chodnikiem z gałganków, niczego więcej w nim nie było. Więcej, jak twierdziła prababka Honorin, żadnemu człowiekowi nie jest do szczęścia potrzebne. Kiedy my. zaprotestowała Agnieszka, ale staruszka poklepała ją po policzku. Dobrze, dobrze, moja droga, ja też byłam kiedyś młoda. Choć mi nie wierzycie, jak szłam do ślubu. Byłam w piątym miesiącu z Bertramem i do tej pory jestem absolutnie przekonana że dobry pan bóg ma coś lepszego do roboty niż liczyć miesiące wszyscy będziemy ci wdzięczni jeżeli ten gagatek się ustatkuje a teraz siadajmy do stołu Lazar gdzie jest dziadek Lazar dziewczynki wśród dziewczynek wybuchło zamieszanie Spłoszone zbiły się w statko, jak przerażone pojawieniem się myszołowa przepiórki i, wymachując rękami, zaczęły gwałtownie dyskutować. Ty miałaś zająć się dziadkiem. Nieprawda, wcale nie ja. Ja byłam wczoraj, dzisiaj kolejna Jean. Nic podobnego kłamiesz. Sama jesteś kłamczucha. Marie-Claude zawsze od wszystkiego się wymiguje. Ale to ja poszłam dziś po chleb, prawda? Prawda, ale tylko dlatego, że podoba ci się chłopak z piekarni. Mamo, powiedz jej, żeby natychmiast przestała. Maripolet też by raz mogła. Zamknij się, bo ci zaraz dołożę. Spróbuj tylko, to cię spiorę na kwaśne jabłko. Spokój. Na dźwięk surowego głosu prababki dziewczynki natychmiast odskoczyły od siebie. Przygładziły włosy i grzecznie usiadły na krzesłach. Jak wychodziłam do kościoła... Dziadek siedział przed domem na ławeczce, co się z nim potem stało mm, poprosił żebym go zaprowadziła do wygódki przypomniała sobie marii polet bardzo dobrze pochwaliła prababka, a kto przyprowadził go z powrotem cisza oczy staruszki wędrowały wyczekująco po speszonych buziach, ale nikt się nie zgłaszał. Klasnęła w ręce i zganiła je surowym tonem. Zostawiłyście dziadka w wygódce. Oj, dziewczynki, dziewczynki, co wy właściwie macie w tych głowach? Siano, lećcie po dziadka, bo się jeszcze utopi. Małe ruszyły z kopyta, a żerar pochylił się nad uchem agnieszki. Dziadek Lazar ma dopiero siedemdziesiąt lat, ale głowę. Mm, słabiutką, trzeba go pilnować jak dziecka wciąż nam ginie. Dziewczynki powinny się nim na zmiany zajmować, ale często zapominają. Meme, choć ma z nim same kłopoty, za nic na świecie nie chce go oddać do zakładu. Mówi, że spędziła z nim czterdzieści dobrych lat. To spędzi i te gorsze. Dziadek Lazar spał słodko w wygódce. Ze spodniami spuszczonymi do kostek i policzkiem opartym o rolkę papieru toaletowego. Różowiutki, czyściutki. Miał na głowie czarny kapelusz z okrągłym rondem i czerwony goździk w klapie. Może wybierał się na procesję albo na jakiś ślub, zastanawiał się głośno Gerard. Jakoś bardzo elegancko się ubrał, żeby pójść do wygódki. Dziadek Lazar otworzył oczy i promiennie uśmiechnął się do Agnieszki. Przyłożył dwa palce do ronda kapelusza i szarmancko usiłował wstać, ale zaplątał się w szelkach. Czy jesteś nową pielęgniarką, aniołku? Zapytał celując w Agnieszkę rolką papieru toaletowego. To poproszę o lewatywkę i batonik czekoladowy. Do zapadnięcia zmroku powtórzył to pytanie co najmniej dwudziestokrotnie, i za każdym razem, że odpowiadał cierpliwie: Nie, dziadku, to nie pielęgniarka, to Agnieszka, moja fięse. Fięse, fięse? Ale jak na fiancé, to ona jest stanowczo zawąska w biodrach. Mimo panującego w domu straszliwego chaosu, nieustannych sprzeczek i nieokiełznanych wybuchów temperamentu, rodzina Gerarda wydała się Agnieszce zachwycająca. Ciepła, serdeczna i radosna. Jakże odmienna od jej własnej z milczącym ojcem ukrywającym się w głębi fotela za testamentem Adama i rozczarowaną, wiecznie zmęczoną matką. Dopóki była z nimi babcia, nie odczuwała panującego w domu chłodu aż tak boleśnie. Ale babcia odeszła. Odeszła tak, jak żyła. W ten sam niekłopotliwy, spokojny sposób. Wyjęła z piecyka gorące ciasto, nakarmiła kota, podlała azalie w doniczce i usiadła na werandzie w wiklinowym fotelu, żeby skończyć moherowy sweter dla Agnieszki. Zrobiła ostatni rządek. Odłożyła druty, zdjęła okulary. Pomyślała, że w niebieskim będzie aguni do twarzy i umarła. Wszyscy mówili, że miała piękną śmierć, tylko pozazdrościć, ale Agnieszce do dziś okropnie jej brakowało i wciąż zadawała sobie z żalem pytanie: Jak babcia mogła tak cicho się usunąć i pozostawić ją samą ze wszystkimi problemami tego świata? Dom w Falenicy sprzedano. Agnieszka kochała go. Spędziła w nim pierwszych sześć lat swojego życia, a potem bawiła tam w prawie każde wakacje, bo matka głęboko wierzyła w dobroczynny wpływ suchych, sosnowych lasów. Agnieszka protestowała zaciekle, ale na nic się to nie zdało. W tamtych czasach posiadanie dwóch miejsc zamieszkania było niedozwolone. Długo żegnała się z każdym drzewem, z każdym krzakiem i meblem, wiedząc, że kiedy nie będzie domu, babcia odejdzie naprawdę. Tu jeszcze wszystko ją przypominało. W pokojach unosił się zapach jej perfum, poduszki fotela miały zagłębienia, które pozostawiło jej ciało. Na ścieżkach widoczne były ślady jej stóp. Kiedy wtulała twarz w babci, wydało jej się, że czuje dotyk jej ramion. I za chwilę usłyszy jej głos. — Aguniu? Gdzie jesteś, Aguniu? Pożegnała się też z Majką. Majka wyrosła na ładną dziewuchę z dużym biustem i zgrabnymi nogami. Nosiła włosy czesane na topielice i sztuczne rzęsy z peweksu. Pracowała w salonie fryzjerskim. Myła klientkom głowy, zamiatała obcięte kosmyki i robiła manikiur. Fryzjerki traktowały ją jak popychadło, ale któregoś dnia zemściła się na nich okrutnie. Oznajmiła im mianowicie, że poznała bogatego szwajcara, który się z nią ożeni i zabierze ją do Curychu. Kupi jej tam elegancki salon z kryształowymi lustrami, marmurowymi posadzkami i pozłacanymi kranami, w którym ona, Majka, będzie piła kawę z klientkami i rozstawiała personel po kątach. Przykro mi z powodu twojej babci, powiedziała z roztargnieniem do Agnieszki. Była bardzo w porządku, ale co do tych języków i fortepianu, to nie miała racji. W prawdziwym życiu nie liczy się wykształcenie, ale co innego. Trzeba po prostu wiedzieć, jak mądrze dać dupy. Przyniosłam ci zdjęcia do pokazania. Popatrz, to jest mój Sigi, to mój Mercedes, a to mój dom. Wyliczała, postukując dobitnie długim czerwonym pazurem w fotografie. Sigi miał hawajską koszulę rozpiętą na piersiach, złoty łańcuch na szyi i sygnet na palcu. Dom zdobiły rzeźbione w stylu alpejskim balkony, ale sportowy srebrzysty Mercedes był naprawdę ładny. Basenu nie widać, bo za domem, powiedziała skromnie Majka. Podgrzewany. — Gratuluję. A czym się twój narzeczony zajmuje? — zapytała oszołomiona tymi rewelacjami Agnieszka. — Robi w handlu zagranicznym — oświadczyła z dumą Majka. — Import, eksport, import. Przyślę ci z córychu pocztówkę. Oczywiście nigdy jej nie przysłała. W następnych latach Agnieszka, rozmyślając o kaprysach losu, przyłapywała się na tym, że zazdrości Majce spokojnego życia u boku szwajcarskiego Hawajczyka. Tak jak w dzieciństwie, zazdrościła jej matki pracującej w samopomocy, niewzruszonego spokoju, z jakim łapała pająki i zrogowaciałych, jak podeszła pięt. Majka, dziewczyna sprytna, ale prosta, podejmowała wszystkie decyzje z wyrachowania i spadała jak kot na cztery łapy. Agnieszka kierowała się uczuciem, inwestowała w serce i ogrom dobrej woli i nigdy nic jej nie wychodziło. Dom babci kupił cwaniak ze śląska. Pieniądze spadły mu z nieba. Wygrał w totolotka. Wiedział, komu dać włapy, załatwił sobie zgodę na podzielenie terenu i posprzedawał działki pod szeregówkę. Kiedy Agnieszka po latach przyjechała do falenicy, nie poznała miejsca, w którym spędziła całe dzieciństwo. Nie było ani domu, ani altanki, ani pnących róż i jaśminów, nawet wiewiórki znikły. Stały tam teraz paskudne, betonowe pudełka z płaskimi dachami, otoczone pomalowanym czerwoną minią, płotem. Za to willa Madame Grinicz nie zmieniła się ani trochę. Przed półokrągłym gankiem nadal rosły stare lipy, a w ich koronach sennie mruczały pszczoły. Madame dawno już nie żyła, ale w głębi domu ktoś grał etiudy na fortepianie. Może nawet na tym samym, na którym Agnieszka ćwiczyła gamy? Nie zadzwoniła jednak do furtki, nie weszła na ganek, bo być może i w willi Tamara zaszły jakieś zmiany, a chciała zachować ją w pamięci taką, jaką była za czasów jej dzieciństwa. Ruszyła więc w drogę powrotną do stacji, wyasfaltowaną teraz ulicą, która kiedyś była piaszczystym traktem, z wyżłobionymi przez furmanki kolejnami. Wstąpiła jeszcze do salonu Anita, gdzie pracowała niegdyś Majka. Większość fryzjerek była nowa, ale jedna ją rozpoznała i gościnnie podsunęła stołek. Córka pani doktorowej, prawda? Zapytała z zaciekawieniem. Długo pani nas nie odwiedzała. Mieszkałam za granicą, wyjaśniła Agnieszka. Dużo się tu u was przez ten czas zmieniło. Chyba dużo. A gdzie za granicą? W Szwajcarii? Jak Majka? — Nie, nie w Szwajcarii. Co nowego u Majki? Jak jej się wiedzie w tym curychu? Fryzjerka przyjrzała się jej z niedowierzaniem. — To pani nic nie wie? — A co miałabym wiedzieć? Ten jej Sigi okazał się zwykłym Alfonsem. Z całej Europy ściągał głupie dziewczyny do Niemiec. Jak tylko przekroczyli granice, zabrał Majce paszport i tak długo walił ją po pysku, aż spokorniała. Do curychu nigdy nie dojechała. Podróż skończyła się dla niej w Berlinie Zachodnim. W burdelu? Pamięta pani, jak się chwaliła, że będzie miała dom z basenem. No więc dostała ten swój basen. W burdelu była łaźnia turecka. Próbowała zwiać, ale strasznie ją stłukli. Przez kołdrę, żeby śniegów nie było, bo to dla biznesu niedobre. Zapamiętaj sobie, Złotko, że u mnie baba tylko wtedy usta otwiera, kiedy klient ma życzenie w te usta kutasa wsunąć. Morda w kubeł, jasne? Tak jej ten Sigi powiedział. Dopiero po trzech latach udało jej się stamtąd wydostać i dotrzeć do polskiego kościoła, ale już było za późno. Już jej się w głowie pomieszało. Księża się nad nią ulitowali, dali spać na plebanii, przeżywili, a ona im teraz za ten wikt i dach nad głową kościół zamiata. Lichtarze czyści i na ołtarzach wodę w wazonach zmienia. Ludziom pokazuje, jak to pięknie sobie mieszka w tym córychu. Posadzki ma marmurowe, świeże kwiaty i obrazy na ścianach, a basen jest za domem. Przed oczami Agnieszki stanęła sześcioletnia Majka. Bosa, z podrapanymi kolanami i gilem do pasa, jak mówi z przekonaniem: Są czarownice, są, sama widziałam. Złe jest wszędzie, zawsze cię dopadnie. Biedna Majka. Może uda się zachować ją w pamięci taką, jaka kiedyś była, zanim złe ją dopadło nieugiętą, patrzącą odważnie w przyszłość mój Sigi, mój Mercedes, mój dom, mój los. Po śmierci babki Agnieszka miała wrażenie, że w ich domu zabrakło powietrza do oddychania. Ojciec chudł w oczach. Coraz bardziej stawał się podobny do zasuszonego świerszcza, szczególnie kiedy chował głowę w ramionach, w obronie przed wyrzutami matki. Nie miał ambicji, nie osiągnął niczego, niczym się nie interesował, nie rozumiał jej. Tylko jednego nigdy mu głośno nie powiedziała: że go nie kochała. Nie budził w niej żadnej namiętności. Lata z nim były jałowe, zmarnowane. W tym kraju trzeba było ze wszystkiego zrezygnować. Ale żeby i z tego. Bardzo chciała, żeby chociaż Agnieszka mądrze wybrała, żeby nie popełniła w przyszłości tego samego błędu. Jak mogła w młodości być tak głupia i wierzyć, że z czasem przyzwyczai się do człowieka, którego dotyk nie robił na niej najmniejszego wrażenia? Nie przyprawiał o ekstazę. Można oszukiwać partnera, można oszukiwać siebie, ale ciało jest uczciwe i nie da się oszukać. Chce albo nie chce. Jej nie chciało. Czas mijał. Agnieszka była coraz starsza, a ona z przerażeniem myślała o chwili, w której córka wyfrunie z domu i zostaną w nim sami. Dwa stare, samotne ptaszyska, które nie mają sobie nic do powiedzenia. Wtedy już nie da się dalej udawać, że stanowią rodzinę. Dokładnie to samo pytanie zadawała sobie Agnieszka i jej podświadomość planowała ucieczkę. Nie chciała wiedzieć, jak to będzie. Chciała tylko być jak najdalej od ich nieszczęścia, od ich niekochania. Wyjazd do Paryża spadł jej jak z nieba. Aśka, koleżanka ze studiów, zaproponowała jej świetną posadę oper u bogatych Francuzów. Aśka bardzo ją sobie chwaliła, ale siedziała u nich już od roku i musiała niestety wracać do Polski. Państwo Arno mieszkali w szesnastce, doskonałej dzielnicy koło parku Monsu. W pięknej dziewiętnastowiecznej kamienicy wynajmowali całe pierwsze piętro. Mieszkanie było jak marzenie. Urządzone antykami, spokojami pokojami w amfiladzie i drzwiami balkonowymi, które prowadziły na obiegającą dom galeryjkę z balustradką z kutego żelaza. Na parterze królowała w szklanej klatce prawdziwa konsjerszka. Niby to całkowicie skoncentrowana na robótce na drutach, ale widząca i wiedząca wszystko. To tylko na wypadek, gdyby Agnieszka miała zamiar przyjmować chłopaków w swoim pokoiku na mansardzie. Państwo Arno prowadzili ekskluzywną prywatną szkołę, w której pan Arno piastował funkcję dyrektora, a pani Arno zajmowała się buchalterią i szpiegowaniem męża. Podejrzewała, że sypia z sekretarką, atrakcyjną blondyną z pięknym biustem, i wcale się nie myliła. Kiedy tylko pani Arno wyprawiała się z dziećmi do Burgundii w odwiedziny do matki, blondyna wprowadzała się do jej sypialni. Paradowała po mieszkaniu w narzuconych na gołe ciało jej peniuarach, skrapiała sobie uszy jej perfumami i szczotkowała rzęsy jej maskarą. Aśka miło wspominała wyjazdy pani Arno, bo za każdym razem dostawała od niej pięćdziesiąt franków, żeby miała pana Arno na oku, a od niego zawrotną sumę stu franków żeby trzymała język za zębami. Chłopcy, Pascal i Frederik, mieli siedem i dziesięć lat i byli zdaniem Aśki zupełnie bezproblemowi. Nauczyła ich grać w pokera i dawała im od czasu do czasu zaciągnąć się papierosem. Całkowicie to wystarczało, żeby mieć ich pod kontrolą. Praca była więc naprawdę ekstra i Aśka zachowała się bardzo wielkodusznie, polecając państwu Arno Agnieszkę na swoje miejsce. Przez pół roku w współżycie z państwem Arno układało się Agnieszce idea.